Cześć. Dzisiejsze nagranie jest poświęcone obecnej sytuacji, jaka ma miejsce w naszym kraju. Z tego, co słyszę od Was, wielu z Was doświadcza różnych trudnych emocji, uczuć. Dlatego w dzisiejszym nagraniu chciałabym się podzielić takimi technikami, sposobami, które pomogą Wam nieco łatwiej przejść przez tą sytuację, z jaką się wszyscy zmagamy, a więc kryzys spowodowany sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, a także w całym świecie. I gdy stajemy w obliczu jakiegokolwiek kryzysu, to strach, lęk stają się nieuniknione, ponieważ są to naturalne reakcje człowieka na każdą trudną sytuację, która wiąże się z niebezpieczeństwem i niepewnością. Ponieważ obecnie każdy z nas zmaga się z jakąś formą niepewności czy niepokoju, dlatego podzielę się w dzisiejszym nagraniu kilkoma wskazówkami, jak sobie możemy wszyscy pomóc. Nazywam się Ewelina Przostowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, a także praktykiem metody Internal Family Systems. Pomagam żyć w zgodzie ze sobą, ze swoimi uczuciami, a także z innymi ludźmi. Kiedy słucham moich klientów w ostatnim czasie, to słyszę, że każdy z nas różnie doświadcza obecnej sytuacji. Są osoby, które bardzo martwią, niepokoją się o swoich bliskich, inne z kolei czują się ogromnie osamotnieni, ponieważ nie prowadzą już takiego życia towarzyskiego jak wcześniej, a z kolei nie mają nikogo bliskiego. Jeszcze inni z kolei doceniają to, że mniej obecnie pracują i w końcu mają więcej czasu dla siebie, a także swoich rodzin. Jeszcze inni martwią się sytuacją finansową. Więc bez względu na Twoje indywidualne doświadczenie, do którego masz całkowite prawo, podziel się teraz takimi 5 krokami, które mam nadzieję, że pozwolą Tobie lżej przejść przez ten trudny czas, szczególnie jeżeli doświadczasz właśnie takich trudnych uczuć z tym związanych. Pierwszą rzecz, jaką powinniśmy wszyscy zrobić, to skupić się na to, na co mamy w ogóle wpływ. Na tym, na co mamy wpływ. Ponieważ, słuchajcie, nikt z nas nie może kontrolować tego, co dzieje się, co będzie się działo w przyszłości. Nikt z nas nie może kontrolować bezpośrednio samego wirusa, czy też gospodarki światowej, ani tego, jak zachowują się inni ludzie. I jakby tego było mało, to nie do końca możemy także kontrolować nasze własne myśli, uczucia i reakcje na tą obecną sytuację, a więc nasz niepokój, nasze obawy, zmartwienia, które są całkowicie zrozumiałe i generalnie nieuniknione, po części przynajmniej. Ale jednocześnie możemy kontrolować to, co robimy tu i teraz. Dlatego proszę, skupmy się na tym, co jest w naszej strefie wpływu i jeżeli jest cokolwiek, co może wesprzeć Ciebie i innych w tej trudnej sytuacji, to po prostu zrób to. Druga rzecz to uznanie swoich myśli i uczuć. Chodzi o takie, wiecie, uprzejme, z szacunkiem uznanie wszystkiego, co się w nam teraz obecnie pojawia, a więc wszelkie myśli, uczucia, emocje, wspomnienia, doznania. Warto podejść do tego z ciekawością, bo one i tak są częścią bycia po prostu człowiekiem. I dlatego tym bardziej warto zauważyć, co się dzieje wewnątrz nas, w naszym wewnętrznym świecie. Na przykład możemy sobie powiedzieć, że zauważam uczucie niepokoju lub mam myśli o tym, że mogę lub ktoś może inny może zachorować, mam uczucie samotności i następnie zauważ, jak to uczucie przejawia się w Twoim ciele. Udowodniono naukowo, że naszemu umózgowi pomaga to, kiedy my nazywamy doświadczenia. Nie ma tego takiego przytłaczającego uczucia, takiego niepokoju. To się zmniejsza wtedy, ponieważ nasze wewnętrzne doświadczenia zmagania zostają nazwane. I wbrew pozorom to jest nic takiego wielkiego, wydawałoby się, a jednak to pomaga nam.
Warto też właśnie skontaktować się z naszym ciałem, nawet jeżeli przejawiamy jakąkolwiek formę niepokoju. Warto nawiązać właśnie połączenie z naszym ciałem, czy poprzez właśnie jakieś rozciąganie, jakieś delikatne ruchy, naciskanie na opuszki palców, wciskanie stóp w podłoże, czy jakiekolwiek formy ruchu, ponieważ słuchajcie, co my robimy w stanie takiego właśnie stresu, to przeważnie robimy coś odwrotnego, a więc uciekamy od naszych uczuć, walczymy z naszymi myślami czy też uczuciami, tracimy przy tym kontakt ze swoim ciałem i to wtedy wszystko staje się jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ kiedy nie wiemy, co czujemy, kiedy tracimy łączność z naszym ciałem, to uczucie niepewności i niepokoju naprawdę się mocno wzmaga, a tego nie chcemy. Kolejna rzecz, a więc trzeci krok, to pozostanie w chwili obecnej. Na pewno zauważyłeś nieraz, jak łatwo po prostu nasze myśli uciekają, wybiegają w przyszłość, snują czarne scenariusze. Dlatego warto zatrzymać się, kiedy zauważamy, że nasz umysł właśnie robi coś takiego. Warto dać sobie chwilę, aby wziąć głęboki oddech. I pamiętajcie, oddech zawsze zakotwicza nas w teraźniejszości. To jest taki zasób, do którego każdy z nas ma w każdej chwili dostęp. I dodatkowo oddychanie przeponą, a więc takie, kiedy rzeczywiście aktywujemy nasz brzuch, czujemy, że nasz brzuch się unosi, opada w oddychaniu przeponą, kiedy dodatkowo na wdechu zatrzymamy się na chwilę, a nasz wydech będzie co najmniej dwa razy dłuższy niż wdech, to wówczas takie tempo, taki rytm oddychania pozwala na poziomie fizjologicznym uspokoić nasz układ nerwowy, ponieważ ten sposób oddychania aktywuje nasz układ przyswółczulny, który jest właśnie odpowiedzialny za stan relaksu. Dlatego w pierwszej kolejności, jeżeli czujesz się taki naprawdę zaniepokojony, roztrzęsiony, to zaopiekuj się sobą, ponieważ jeżeli my nie dbamy o sami siebie, o samych siebie, o swój wewnętrzny stan, to tak naprawdę my niewiele możemy oferować innym, nie możemy, zbytnio nie przyczynimy się do poprawy obecnej sytuacji. Sytuacja tego, wiecie, to tak jak z tą tak jak w samolocie z maską przeciwlotniową. Najpierw musimy założyć sobie, zanim na przykład założymy potem naszemu dziecku czy innym osobom. I tu jest podobnie. Jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób przyczynić się do tego, żeby pomagać w inny sposób, musimy w pierwszej kolejności zatroszczyć się o siebie, po to, abyśmy potem mogli podjąć efektywne działania, które mogą pomóc jeszcze w inny sposób. No i to jest właśnie czwarty nasz krok, podjęcie efektywnych działań, co oznacza podejmowanie takich zachowań, które są zgodne z naszymi wartościami, nawet jeżeli wywołują w nas pewne trudne myśli czy odczucia. Oczywiście tutaj zalicza się przestrzeganie oficjalnych wytycznych, które dostajemy, które mają służyć nam wszystkim, całej ludzkości. A więc co powinniśmy robić podczas kryzysu, aby zminimalizować ryzyko zagrożenia? Jednak oprócz tego warto, aby każdy z nas zadał sobie takie pytanie, co ja mogę zrobić dla siebie, dla innych, dla osób, z którymi mieszkam, dla osób w mojej społeczności. I to po prostu jest coś, co może pomóc. I aby sobie jeszcze to bardziej uzmysłowić, to za czym tak naprawdę chcesz się opowiedzieć tej sytuacji w obliczu tego kryzysu, to odpowiedz sobie na takie pytanie, jak chcesz przejść przez ten trudny czas, jak chcesz traktować siebie, innych wokół siebie. I takie wartości mogą obejmować miłość, szacunek, humor, cierpliwość, odwagę, uczciwość, troskę, otwartość, a także współczucie i wiele, wiele innych. Dlatego zastanów się chwilę, w jaki sposób możesz wprowadzić swoje wartości w życie i pozwolić im kierować swoimi działaniami.
Być może okaże się także, że oprócz takich działań właśnie dla innych związanych stricte z kryzysem, być może są jakieś zachowania, które były odkładane na półeczkę, dla których wcześniej nigdy nie miałeś czasu, tak pędziłeś. Dlatego bardzo proszę ten moment takiego zatrzymania, że wszyscy musimy się w tej chwili zatrzymać. Być może uda Tobie się wykorzystać ten czas, którego niektórzy mają za dużo, na to, aby zrobić takie właśnie wartościowe rzeczy, na które wcześniej po prostu brakowało przestrzeni. I ostatnia rzecz, która moim zdaniem jest najważniejsza, to jest rozwijanie współczucia wobec siebie i innych ludzi. Takie trudne momenty, gdzie nie możemy już dłużej, słuchajcie, ignorować tego, co się dzieje wokół nas, otwierają nas na trudne uczucia, których nie jesteśmy w stanie już wybierać, tłumić, ponieważ ten kryzys się rozwija i w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego z nas. I dlatego właśnie wszyscy będziemy odczuwać pewną formę strachu, lęku, gniew, smutek, poczucie winy, samotność i tak dalej. I nie, tak jak wcześniej mówiłam, my nie możemy powstrzymać pojawiania się tych wszystkich bolesnych uczuć, ale słuchajcie, my możemy w tych trudnych uczuciach się wzajemnie wspierać, zarówno samych siebie, ale też właśnie innych wokół. Dlatego proszę, abyśmy zrobili właśnie miejsce na to współczucie, na tą taką wzajemną troskę, ponieważ historia nieraz pokazała, że kiedy ludzie w takich momentach się jednoczyli ze sobą, to wychodziły z tego naprawdę bardzo dobre rzeczy. Także każdy z nas stoi teraz przed wyborem, czy schować się do swojej skorupki, myśleć tylko o sobie, czy może rozwijać właśnie taką troskę o innych wokół. I tu też chciałam nadmienić o takim szacunku wobec tych, którzy są najbardziej narażeni na utratę zdrowia i życia. Nawet jeżeli jesteśmy młodzi, jeżeli nas bezpośrednio nie dotyka zagrożenie, to bardzo Was proszę, abyśmy wszyscy po prostu zostali w domu, czy po prostu podejmowali takie kroki bezpieczeństwa, które nie narażą niepotrzebnie tych osób, które są w tym momencie od nas słabsze. Myślę sobie, że właśnie to też jest taki element takiego współczucia, takiej po prostu troski. I ja wierzę gorąco, że to zawsze wraca do nas właśnie takim, że też na tym korzystamy, że otwierając swoje serce na innych ludzi, to zawsze w jakiś sposób to dobro do nas prędzej czy później wróci. Dlatego myślę, że teraz wzajemnie bardziej się potrzebujemy niż wcześniej. Dlatego, że jest ktokolwiek, do kogo chciałbyś zadzwonić, napisać, do kogo ci wcześniej brakowało czasu, na co brakowało ci wcześniej czasu, to po prostu zrób to. Wspierajmy się i wierzę, że dzięki temu będzie nam wszystkim łatwiej przejść przez ten trudny czas. Kochani, mam nadzieję, że te 5 kroków pozwoli Wam nieco łagodniej przejść przez ten trudny czas. Jeżeli chcecie cokolwiek od siebie dodać, cokolwiek, co uważacie, że jest ważne, wartościowe, co może pomóc także innym ludziom, to bardzo Was serdecznie proszę o podzielenie się tym z nami wszystkimi w komentarzu. Natomiast jeżeli czujesz, że ta trudna sytuacja obecna wyzwoliła w tobie jakieś uczucia, które wcześniej były w jakiś sposób uśpione, tłumione i nie do końca wiesz, jak sobie z tym poradzić, to zapraszam Cię do mojego kursu online Zrozum i uspokój swoje emocje, a także do e-booka Jak ukoić emocjonalny ból, ponieważ wiele osób doświadcza teraz tego bólu bardziej niż wcześniej. I link do obu tych produktów znajdziesz poniżej tego nagrania. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia.